Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wrexham AFC. Dążymy do tego, żeby zwyciężyć w Premier League oraz w Lidze Mistrzów. Witam Was przed pierwszym meczem drugiego sezonu Premier League dla Wrexham AFC. Jak możecie się spodziewać, próbowałem podjąć wzmocnień naszej drużyny. Niestety, ze względu na tak mizerny budżet, jakim jest 15 milionów euro, musiałem ratować się zawodnikami z wolnego transferu. No i nie powiem, że nie jestem zadowolony. Na pewno wielu z Was budzi to kontrowersje, kogo sobie tutaj zakontraktowałem. No, legenda piłki nożnej, ale rzeźnik. Okropny rzeźnik. Jest nim Pepe. Tak jest. 44-letniego środkowego obrońcę. Zastąpimy nim Ariela Mosura. I w taki sposób prezentuje się nasz dzisiejszy aktualny skład. Ronaldo na napadzie, dwóch naszych fantastycznych skrzydłowych, dwóch naszych fantastycznych bocznych obrońców, młodziutkich zawodników, którzy są z nami od początku. Środek obrony Sidibe, Pepe, Tsitsipas. Pepe zdecydowanie tutaj będzie odpowiedzialny za trzymanie w ryzach tych młodych o wielkim potencjale środkowych obrońców. Fabio Lopez, klasa sama w sobie, bramkarz rewelacyjny. Od Championship, od 2 lat gra z nami i gra z nami wyśmienicie. W zeszłym roku był drugim najlepszym bramkarzem w Premier League. No i środek pola Maric, jugosłowiańska krew, defensywny pomocnik o niesamowitym potencjale. No i on. Ten, do którego kompletnie nie byłem przekonany, a który w zeszłym sezonie dał mi ogromne, ale to ogromne doświadczenie. Organizację gry w środku pola, czyli Ben Lederman. I on zagra cały nasz sezon. No chyba, że znajdę kogoś naprawdę wybitnego, ale nie wierzę, żeby to się wydarzyło. Benek zyskał moją sympatię i przez to rozegra ten sezon. A my przechodzimy do pierwszego spotkania z Leicester City. Oczywiście rozegramy go sobie jako najlepsze akcje, żeby rozbudzić tą krew naszych fantastycznych zawodników. Także naszym celem oczywiście w tym sezonie już nie są jakieś takie półśrodki, czyli połowa tabeli, uniknięcie spadku. Nie, nie, nie. My chcemy awansować do europejskich pucharów. Czy to będzie Liga Mistrzów? Czy to będą jakieś Liga Europy? Czy coś w ten deseń? To zobaczymy. Na pewno chcę tutaj powalczyć o puchary. Już chciałem się cieszyć, że strzelamy bramkę od razu w pierwszej akcji w tym sezonie po fantastycznym podaniu Cristiano Ronaldo do naszego jeszcze fantastyczniejszego Milo Lorenta. Natomiast oczywiście ta cudowna gra wyprowadzona przez jeszcze cudowniejsze studio, jakim jest EA Sports, stwierdziła, że kolega Milo Lorą jednak tej bramki nie strzeli. Fantastycznie, kurwa, fantastycznie. No nic. Pokażmy, że jesteśmy zajebiści, że potrafimy zwyciężać pomimo przeciwności losu. Ibrahim na Cristiano. Niestety się nie udaje, ale Lorą odgrywa jeszcze raz do Milo, do Ibrahima. Ten do Sidibe. Sidibe Ronaldo? Ajajaj, niedużo brakło. Tsitsipas jeszcze rozgrywa tą piłkę. Dogrywa do Benka. Ben na Cristiano. Ten dalej z piłką. Do Kallstroma. Kallstrom do Milo Lorenta. Lorą. Ajajaj, niestety nie trafił bramki. Natomiast rozgrywamy już kolejną akcję. Cristiano z piłką. Poczeka chwilę pewnie. Oj, chyba spalony. Chyba spalony. Tak jest, spalony, niestety. Rzut wolny dla Leicester. No, mam nadzieję, że strzelimy jakąś bramkę. Oby, oby. Modest. Pięknie. Benek będzie rozgrywał coś w środku pola. Pewnie poda tutaj do Tsitsipasa. Tak jest. Rozegranie do boku do Ribeiro. Ten do Karlstroma. Myślałem, że to Karol Czubak przez chwilę. Ale Karolek też jest tu już na boisku. Niedużo brakło i strzeliłby bramkę. Ajajaj, czy ja chcę mu dać rzut karny? Nie, chyba damy Lorentowi, co? Damy Lorentowi. Fajnie, fajnie w ogóle, że wpuszczamy tego Czubaka. Na drugą połowę. Milo, dobra. Oj, 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 oj. Niewykorzystany rzut karny.
Niezbyt dobrze, niezbyt dobrze. Ajajaj. No mogłem strzelać w prawo, bo widziałem, że ten bramkarz zrobił taki ruch, no ale trudno, no nic z tym nie zrobię. Sergio Canales. Przejmujemy piłkę, koniec meczu. 0-0, niewygrywany pierwszego spotkania z Leicester City, natomiast... No ta nieskuteczność w obronie może troszkę martwić, ale to co zagraliśmy w defensywie to też na pewno może nas cieszyć. Także szukajmy pozytywów. Remis z Leicester, które było w zeszłym sezonie na naprawdę wysokiej pozycji. No i gramy w tym momencie z Liverpoolem. Mecz z Liverpoolem sobie przesymulujemy. Tak jest, zagramy mecz z Bournemouth, następny dopiero. Szybka symulacja, zobaczymy co z tego będzie. I rezultat... Ojojoj, porażka i to taka dość mocna, bo aż 3-0. No początek tego drugiego sezonu zdecydowanie gorszy od tego pierwszego. Mam nadzieję, że piłkarze się obudzą. Mecz z Queen's Park Rangers. Rozegramy sobie rezerwowym składem. Zwycięstwo. Diabate, pięczek i... Ojojoj, dwie brameczki. Pięczka, fantastycznie. To też fajna sprawa. Prawy obrońca. On też już raczej nie jest najmłodszy. Ale też myślę, że tak ma 24-25 lat. Zaraz sprawdzę sobie to. I myślę, że w meczu z Bournemouth on wystąpi na prawym... cofniętym prawym pomocniku. Skrzydłowym, przepraszam. Skrzydłowym. Marić zostaje. Pięczek. Ile ty masz lat, powiedz mi? 26. No to jeszcze cała kariera przed tobą. Czy my kogoś jeszcze tutaj chcemy wpuścić? Kaczmarek sobie zagra tu. Reszta na razie zmęczona. Dobra, gramy. Myślałem, że Cristiano wyjaśni mi tą niemoc strzelecką na napadzie. Na razie niestety mu to nie wychodzi, ale dajmy mu jeszcze czas. Mam nadzieję, że on mi nie odejdzie po tym sezonie. Chciałbym zagrać w Lidze Mistrzów i nastrzelać jeszcze kilka bramek tym niesamowitym napastnikiem, tym niesamowitym piłkarzem. Jaka to by była piękna historia, gdyby on po 5-6 latach niegrania w Champions League wrócił. Nie bez powodu nazywany jest Mister Champions League. Oj, ale co się stało? Czyżby Ronaldo miał jakąś kontuzję? Że został zdjęty tak szybko? Oby nie. Też z drugiej strony mamy trzech napastników, więc to też nie jest tak, że nie mamy czym grać. Bardzo dobry odbiór piłki. Ale fajnie by było coś dostać, jakąś sytuację. No tak. Nie mamy już Cristiano na boisku. Nie wiedzieć czemu. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś gorsza, dłuższa kontuzja. CDB. Nie, Paul Lopez bez problemu tutaj. Karol Czubak będzie wykonawcą stałego fragmentu gry. No w takich sytuacjach to muszę strzelać. To może być dobry strzał nawet. Oj, niewiele brakowało. I mielibyśmy z tego bramkę. Dobre wykonanie rzutu wolnego, stałego fragmentu gry przez Milo. Benek. Do Ibrahima. Ten do Czubaka. Czubak zabiera się z piłką. Porobił tutaj obrońca, ale mógł jeszcze sobie wyjść z tą piłką. Szkoda, bo to powinna być bramka. Oj, na razie niemoc strzelecka jest ogromna w naszej drużynie. Marić. Wypuszcza tutaj skrzydłem Milo. Anwara, przepraszam. Anwar. Dogrywa. I czy to był ten Włoch, którego ściągnąłem w zeszłym sezonie? Tak. Milo także wyszedł. Oj. Mam nadzieję, że to nie są kontuzje. Bianchi to był chyba. Bianchi, jakoś tak się nazywał. No. Musiała wyjść kompletnie nowa twarz, żeby strzelić bramkę. Przełamać tą niemoc strzelecką. Karol Czubak fantastycznie tutaj się zabrał z tą piłką, ale stracił ją zaraz. Szkoda. Natomiast mamy kolejną sytuację. Lederman. Dobre podanie do Biankiego. Bardzo dobre. Ten tutaj dogrywa do Karola. Karol Czubak. I gol! 2-0. Piękne podanie do Biankiego, ale Bianki się tutaj dzisiaj rozkręcił. Pokazał, że warto na niego stawiać.
Gol i asysta. Dobra zmiana. Czasami warto tak odświeżyć tutaj tę ofensywę. Aj, Czubak dobrze próbował. Mam tylko nadzieję, że obaj ci moi ofensywnie usposobieni piłkarze, których aktualnie nie ma na boisku, nie są kontuzjowani. Bo okej, może w tym meczu zagrali dobrze i brak Bianki i Czubak, natomiast tak całokształt to... I kolejne podanie. Dwie asysty Biankiego. Gol. No, no, no. W tym meczu zdecydowanie MVP. Przydał się, powie, w tej świeżości. 3 do 0. Przekonywujące zwycięstwo z Bournemouth. Dobrze, bardzo dobrze. Vincenzo Bianchi. Świetny występ. No Vincenzo, powiem ci, że możesz mieć rację. Chcieliście mi dać 3 miliony za tego gościa? Czy wy jesteście poważni? Habib i Sidibe. Nie ma w ogóle takiej możliwości, że ja wam ich sprzedam. Panowie, bądźmy szczerzy. No. To jest moja podstawa. Podstawa podstaw. Poczekamy, bo może coś ciekawego się tutaj przedstawi. Gdybym dostał ofertę za Petera Willemsa, to nie będę ukrywał, że ją zaakceptuję. I może jeszcze od tego Hamasza, bo tutaj przegapiłem, że dali mi jakąś kaskę za tego piłkarza. Bo Al-Mutairi już prześcignął go overallem, więc Hamasz teraz będzie się tak naprawdę tylko męczył na ławce. Nic już tutaj się nie wydarzy, także kończymy to okienko transferowe. No i co? Przechodzimy do walki o awans do Ligi Mistrzów. Mecz z Burnley przesymulujemy sobie tym podstawowym składem. Zwycięstwo. Karol Czubak, Ibrahim i Cristiano Ronaldo. Fantastycznie. Cristiano strzelcem gola. To zawsze cieszy. Każda bramka Cristiano będzie mnie cieszyć. Tak to już jest. Phil Foden po raz kolejny. Okrzyknięty najlepszym zawodnikiem miesiąca. Zagramy sobie ten mecz, natomiast zagramy go sobie delikatnie słabszym składem. Może nie słabszym, innym. No i jedziemy z Crystal Palace. To są ważne mecze. I myślę, że ten mecz sobie z Manchesterem City zagramy. Zagramy sobie ten mecz City. Bardzo chcę tutaj powalczyć z The Citizens. Milo wyprowadza swoich kolegów. Tatni. Rozpoczynamy rzutem rożnym. Milos wykonawcą tego stałego fragmentu gry. Prawdopodobnie będzie tutaj próbował dogrywać na Cristiano. Dobre podanie. Cristiano prawie strzelił bramkę. Ariel Mosur. Ajajajajaj. Niedużo brakło i mielibyśmy z tego gola. Ojojoj. Cristiano ze stałym fragmentem gry, którym jest rzut wolny. Oj, zdecydowanie za wysoko. Zdecydowanie za wysoko. Crystal Palace. Olise to też jest świetny zawodnik. Z świetnym potencjałem. Modest wybija. Ale prosto pod nogi zawodnika Crystal Palace. Mamy to. Mamy to. Wreszcie akcja dla nas. Milo.
Boże, ale to było fatalne. Ale podanie. Ale Fabio Lopez. Bezapelacyjnie. Zawodnik meczu póki co. Fantastyczny, fantastyczny odbiór. Naprawdę to było coś pięknego. Aha, to jest kontra dla nich, okej. Ja byłem przekonany, że to jest akcja dla nas. I mówię, kurde, ale tutaj już szukam próby podania, ale zastanawiam się, dlaczego Marcel Pieńczek jest gościem, który wyprowadza tam akcję, bo zazwyczaj wyprowadzają ją pomocnicy. Dobrze, elegancko. Tym razem Milolorą rozpoczyna akcję. Z rzutu wolnego. Dogrywa do Maricia. Ten dogrywa na drugą stronę do Anwara. Ale Anwar niestety nieskutecznie. Milo. Bliski strzału, bliski strzelenia bramki. Kurde, no, warto byłoby wygrać ten mecz z Crystal Palace, ale nie potrafię się przedrzeć. Cristiano? Jest! Tak jest! Tak jest! Pięknie! Na niego można liczyć ze stałych fragmentów gry. Piękna bramka. Jeszcze jedna akcja. Jeszcze mamy szansę dobić przeciwnika. Oj, ale co? On mnie tak wyprzedził? Kompletnie się tego nie spodziewałem. Dobra, ale dalej mamy akcję. Bedek tylko musi dośrodkować na Ronaldo. Albo na Milo. Niestety, nieudana akcja. Wygrywamy 1-0. Kurde, no moglibyśmy strzelić tutaj 10 bramek. Strzeliliśmy tylko jedną, szkoda. Ale nic, ważne jest, ważniejsze są te 3 punkty niż milion nie wykorzystanych sytuacji. Dopóki wygrywamy, to jest ok. Przesymulujemy sobie to tym kompletnie rezerwowym składem. Mecz z Leicester. Porażka. Trudno. Byłem na to nastawiony. Nie chciałem osiągnąć żadnego triumfu w pucharach. Dalej nasza ławka rezerwowych jest zbyt wąska. No ale teraz mecz. Mecz z liderem. I ja ten mecz rozegram. Ale rozegram go oczywiście. Na legendarnym, no. Nie mógłbym zagrać tak o, po prostu. Nic nie zmieniam. Ten skład jest najlepszym możliwym i moim zdecydowanie ulubionym. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Fajny mecz, emocjonujący. W zeszłym sezonie Manchester City tutaj zdecydowanie dobra. Wrexham, Manchester, nowiutki stadion Wrexham AFC. Ojojoj, ależ tutaj już Haaland pokazuje, kim jest, jakim jest kotem. Dobrze, że Modest Sidibe również jest ogromnym chłopem, który jest w stanie przepchnąć tego Norwega potężnego. Podanie do Cristiano. Oj, Cristiano się troszkę pogubił z piłką. Aha, to był jeszcze faul dla przeciwnika. Okej, okay, rozumiem. Ależ tutaj Haaland czaruje z piłką. Nie dziwię się, że są nam na pierwszym miejscu. Byli na pierwszym miejscu w tym sezonie i w zeszłym. Bo grałem naprawdę wybornie. Ale Cristiano strzela bramkę na 1 do 0. Lewą nogą. Pięknie. Pięknie. Wrexham AFC rozbija póki co Manchester City. Już w 13 minucie zdobywając bramkę na 1 do 0. Piękna sprawa. Cristiano, ależ ty jesteś cudownym gościem. Co z tego, że Haaland się tam popisuje? Bardziej sobie kulej tą piłkę. Erling.
Piękne przejęcie. Maricia. Anwar, delikatne dogranie do Maricia. Maric do Ribeiro. Ribeiro do Cristiano. A ten uderza w poprzeczkę. Jak było blisko. Jakie to było bliskie. Szkoda, szkoda, bo uderzenie było naprawdę fantastyczne. On to ma. Mimo tego, że ma 42 lata, dalej ma to niesamowite uderzenie. Ruben Dias popełnia błąd. Szybkie dogranie do Cristiano. Cristiano utrzymuje się przy piłce. Laurent do Cristiano. Cristiano z powrotem do Laurent. Ten z powrotem do Cristiano. Nie. Ben Lederman. Ależ wyprzedził tutaj Alissona. I strzela bramkę na 2-0. Byłem przekonany, że to podanie zostanie przekazane do Cristiano. A Milo zaskoczył, podając do Ledermana. Lederman zgubił asystę Johna Stonesa. Zmylił kompletnie Alissona, no i mamy to. 2-0 już w tym momencie. A chłopcy z Wrexham AFC nie odpuszczają. Cristiano. Niedużo brakło i moglibyśmy mieć już 3-0. Benek. No na razie City jest wgniecione. Nie mieli nawet jednej sytuacji. Znowu Lederman odbiera piłkę. Już wychodzi. Szybka kontra. Al-Mutairi. Piękne podanie do Ibrahima. Ten do Cristiano. Cristiano, przewrotka. 3-0. Cóż za gol. Cóż za gol. To jest GOAT. To jest GOAT. Najlepszy zawodnik. Najlepszy zawodnik kiedykolwiek, który stąpał po boiskach piłki nożnej. Dwa gole w meczu z City. Czyżby? Hat-trick. Hat-trick. 4-0. Wrexham gromi City. Foden, jedyny moment, kiedy ma piłkę, to moment, w którym rozpoczyna kolejny raz od środka. Znowu Maric. Milo. 4-0. Ale City jest zniszczone. Cristiano z trzema bramkami, z hat-trickiem w pierwszej połowie już. Czy my coś tutaj chcemy zmieniać? Nie, nie chcemy niczego zmieniać. Jest wybitnie, jest wybornie, jest fantastycznie. Lederman z bramką, Cristiano z trzema. Super podanie do Mutariego. Strata krycia. Cristiano, nie, tym razem Benek, ale Benek też tutaj super wchodzi w to drugie tempo. Maric, mi się myli cały czas z tym gościem, który grał kiedyś w Liverpoolu. Taki, który miał być taką wielką gwiazdą. Cristiano? Ach, Alisson wyprzedził Cristiano, no i złapał piłeczkę do rąk. Al-Mutairi do Cristiano. Cristiano, ajajaj, niedużo brakło. Paul? Tak jest. Słupek ratuje. Ajajajajaj, gdyby jeszcze on strzelił z takiego rzutu wolnego bramkę, to ja bym był w siódmym niebie. Poprzeczka. Cristiano! 5-0. Mamy to. 5-0. Manchester City gromi. Gromiony jest przez Wrexham AFC. 4 bramki, Cristiano Ronaldo, 43-latek. Niszczy defensywę Manchesteru City. Oni nie są w stanie się podnieść, oni nie są w stanie nic zrobić z tą piłką. Dewastacja na stadionie Wrexham AFC Stadium. Ach, ten nowy stadion przynosi im szczęście, nie ma co. Kasacja, Modesta Sidibe.
Kompletnie rozbita. Kompletnie rozbita ofensywa, jak i defensywa Manchesteru City. Oni są cali rozbici. Wreszcie jakaś akcja, wreszcie jakaś akcja. Ale już przejęcie, już Maric, szybko, do Ronaldo, Ronaldo do Milo. Milo, na spokojnie. Nie traci piłki, dogrywa do Ribeiro. Ten, z kółeczko, rozpędza się, do Milo. Milo z dystansu. Niewiele brakło i mielibyśmy 6 do 0. Oj, złe dośrodkowanie. Maric z piłką. Ibrahim. Ach, nie wygrał tego z pojedynku główkowego. Ale Maric już. Oni nie potrafią prosto przyjąć piłki. Są tak rozbici. Ciekawe uderzenie z dystansu. Już Rek tam się troszkę bawi. Oj, Gosling kurzony. Bo to nie powinno tak wyglądać, że oni sobie robią takie żarty. Modest już za sekuracją. Haaland nie jest w stanie odebrać tej piłki. Super. CDB. Ale że oni sobie grają tutaj spokojnie. We dwóch poszli w to samo miejsce. Niedużo brakło i tutaj Maric mógłby dograć do Ronaldo, a to już by się skończyło tylko w jeden sposób. O, City już chce dograć ten mecz do końca, widać. Chcą już mieć spokój, chcą zapomnieć o tej rozgromieniu ich przez Wrexham AFC. Wrexham pokazuje, że trzeba się z nimi liczyć w kontekście walki o Ligę Mistrzów. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zostawcie łapkę i subskrypcję, jeśli Wam się podobało to, co zrobił Cristiano z Manchesterem City. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć!